Siemanko, z tej strony Czokolet i witam was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj zagramy sobie w customową mapkę, która nazywa się bardzo podejrzanie, bo nazywa się życie kawałka, znaczy nie kawałka, życie bloku kamiennego bloku. Życie kamiennego bloku, tak, tylko że po angielsku. Ściągnąłem ją z internetu, więc nic więcej na jej temat nie mogę wam powiedzieć, oprócz tego, że twórcą jest The Supercraft 556 i zasady tej mapki to nie cheatować, nie niszczyć bloków i dobrze się bawić. I takie zasady lubię, słuchajcie, to są prawdziwe zasady prawdziwej dobrej mapki, nie jakieś nie wiadomo co, nie cheatuj, nie niszcz bloków, dobrze się baw i tyle. Dobra, no to co, start, szybciutko, lecimy. Witam w życiu kamiennego bloku. Mapka została stworzona przez kogoś tam. Oto twój kamienny blok. Nazwij go teraz. Czyli co, ten kamienny blok jest naszym zwierzątkiem domowym? Okej, okay, dobra. Stony, Stone Tornado, Mr. Stone, Stone Maker i Cobble. Nie, wiecie co, Cobble to by było chyba obraźliwe, bo to jest niewyrąbany kamień, w sensie to nie jest cobblestone, to jest prawdziwy kamień, taki twardy i gładki, więc to by było obraźliwe dla niego. Stone Maker byłoby dziwne, ale myślę, że Mr. Stone, pan kamień, to jest takie wiecie, szlacheckie, więc Mr. Stone, you choose Mr. Stone. Będę się musiał nim opiekować. Musimy skraftować chleb i nakarmić nim pana kamienia. No, dobra. To jest dziwne. Dobra, jak mu teraz możemy dać ten chlebek? Prawy mnie rzucić? Aha, rzuciliśmy, dobra. Słuchajcie, nasz pan kamień jest Pokemonem. Właśnie dostał level up i został cobblestone'em. Hej, panie kamień, co ty robisz? Panie kamień, co się dzieje? Aha, on sobie teraz biega. Co my w ogóle mamy zrobić? Mr. Stone wants you to play the find buttons with you. Aha, pan kamień chce, żebyśmy poszukali przycisków i znaleźli przyciski. Tu mam przycisk. Aha, mamy znaleźć 10 przycisków, dobra. No to, nie wiem, na tym drzewie może coś jest, nie? Nie wiem, chyba niepotrzebnie tu wchodzę, no ale dobra. Gdzie ja jestem? Gdzie tu? Aha, tu można skoczyć. Hopsa. Co my tu dalej mamy? Gdzie wskoczyć teraz? Tutaj czy tam? Pójdziemy tam. O! Mamy guzik. Czy tam dalej coś jeszcze jest? Oj! Nic nie widzieliście? Dobra. Kolejne guziczki. Gdzie mogą być? W domku? Tutaj coś jest? Gdzieś jakieś? O! Czy ja tam widziałem guzik? Hop! 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 O! Dobra, już 3 guziczki. Słuchajcie, szybko nam idzie jakoś. Mamy jakiegoś cave'a. Dobra, w cave'ie podejrzewam, że będzie też jakiś... aha. W tą czy w tą. Tutaj mamy... Ach, nic nie widzę. Czy wy coś widzicie? Chyba też nie widzicie jeszcze bardziej ode mnie. No dobra, tam coś jest. A, tutaj jest guziczek. Dobra, 4 na 10, czyli to chyba tyle, jeśli chodzi o tę jaskinię. Gdzie jeszcze mogą być? Gdzie jeszcze mogą być? W kwiatuszkach może? Nie, nie, tutaj nie. Na górze, o. Niech zgadnę, tu jest guziczek? O, jest guziczek, dobra. Do tego domku w ogóle chyba można wejść, czy nie można wejść? Można wejść. Tutaj gdzieś? Nie, tutaj nie ma. Tutaj mamy skrzyneczki. Czy w skrzynkach coś jest? Chyba nie ma, nie ma, nie ma, tu 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 nie ma, dobra. Ten obraz jest podejrzany. Czy za nim coś jest? Aaaa! Wiedziałem, słuchajcie, wiedziałem, jestem jasnowidzem. Jestem jasnowidzem, jestem chińsko-japońsko PewDiePie jasnowidzem. Wiecie co to jest? Teraz, jeśli ktoś wie co to jest z pewnego serialu. Jeśli powiecie mi co to jest, to dam wam serduszko. Napiszcie w komentarzu, ten kto zna, ten kto wie co to jest, niech napisze w komentarzu. Wow, o, jest guziczek.
Ale fajne, dobra. Wracamy, wracamy. 6 guziczków, jeszcze 4. Jeszcze 4 guziczki potrzebujemy. Gdzie są jeszcze 4 guziczki? Byliśmy tutaj, tu byliśmy. Jeszcze jest studnia i... Aha, tu jest jeszcze coś, zobaczcie. Tu jest jeszcze jakaś... co to jest takiego? Guziczek. Tam coś jest? Nie ma. Tu gdzieś jeszcze pewnie będzie jeden, podejrzewam. Uważnie patrzmy, bo w tych takich zakamarkach może być jakiś guzik. Dobra. Jakiś labirynt. Nie, ja nie chcę się zgubić. Zaraz się zgubię. Okej. Okay. Mamy guziczek. I co, wracamy? Czy idziemy? Szukamy dalej. Tu też jeszcze jakieś przejście. O, aha, tu byliśmy. Czyli musimy skręcić tutaj. Tutaj mamy kolejny labiryncik. Tutaj ma... O, kolejny guziczek. I coś tu dalej? Nie ma żadnego. Dobra, słuchajcie, 9 guzików. Czyli został nam jeszcze jeden i została nam studnia. Czyli w studni będzie kolejny. Słuchajcie, nie wiedziałem, że tak szybko nam z tym pójdzie. Naprawdę, bardzo szybko nam poszło. O ile w studni będzie guzik. Bo jeśli nie będzie guzika, to będzie problem. Czy tu jest guzik? Halo, guziczku, proszę bądź. Jesteś, dobra. Mr. Stone, your stone block has evolved. Okej, kolejny level up. Pan kamień chce. O nie, zupę z królika. Ja nie umiem, ja tego nie umiem. Jak to się robi? Nigdy w życiu nie robiłem zupy z królika. Przypadkowo użyłem i temu mi się udało. No dobra, okej. Zaraz ktoś powie, że oglądałem jakiegoś let's playa z tej mapki i wszystko wiem, wszystko wiem. Wcale nie, naprawdę. To wszystko jest czysty przypadek. Dobra, pan kamień chce, żebyśmy przekazali list do pana Dirta, czyli do pana... No Dirta. Idź przez przeszkody, aby znaleźć pana Dirta. O nie, parkour. Nie, tylko nie parkour. Ja nie umiem przechodzić parkourów. Nie umiem parkourów przechodzić. No, tak więc 5 godzin później. 5 godzin później. Czoklet nadal próbuje przejść te kilka kwadracików. Dobra, skupmy się, tak? Jest! Dobra. Nie było tak wolno. Teraz... musimy... Nie można trafić w lawę, no dobra. Ups. To będzie trudne. To będzie bardzo trudne. Ops. Dobra. Teraz się dopasujmy dobrze. Jest! O, gdzie jestem? To było tutaj. Dobra, jeszcze raz. Pyp. Nie! Hopsa. Dobra. Hopsa. Dobra, trzymamy się. I teraz tędy, dobra. Hopsa. Jesteś. Nie. Chociaż nie, to nie jest takie złe. Tutaj wystarczy, że przejdziemy sobie powolutku. Wystarczy, że sobie na shifcie przejdziemy. I będzie elegancko. Ja tam, zobaczcie, po płotkach trzeba będzie skakać. Ja nie chcę. O nie. Dobra, tutaj chyba będziemy mogli na ten płotek wejść. Czy nie będziemy mogli? Chyba nie będziemy mogli. O! Dobra, czekajcie, zrobimy sobie tak. Patrzcie, jaki ze mnie trickster. Ohoho. Wy tak nie potraficie. Wy tak nie potraficie. Nie potraficie tak dobrze jak ja. Dobra. O nie. Zrobiłem to. Jakim cudem to zrobiłem? Słuchajcie, to jest po prostu cud. Teraz się wydarzył cud. Czoklet
zrobił coś w parkurze, coś mu wyszło. Dobra, mamy dać list panu Dirtowi. Pan Dirt troszeczkę obrósł trawą, ja mam teraz w Optifine włączoną tą opcję lepszej trawy, która, że zarastają brzegi, ale to jest pan Dirt, uwierzcie mi. I... well done, okej. Okay. Pan Kamień jest spragniony. Musimy dać mu wody. Okej, okay, kolejny level up, dobra. Mr. Stone wants you to make presents for his friends. Aha, musimy zrobić prezent dla pana drewna? Mamy zrobić drewniany mieczyk. Aha, mamy rozwalić ten bloczek. Aha, czyli mieliśmy zabić tego pana drewna, no dobra. Drewniany mieczyk, czyli patyczek i... mieczyk. Do pana Wełny. Gdzie jest pan Wełna? Go to the village. Musimy dać to panu Wełnie. Gdzie mieszka pan Wełna? To jest pan Woody. To jest pan Super Piasek. O, pan Wełna. Dzień dobry, panie Wełno. Daję panu mój mieczyk. I mamy wrócić do workshopu. Okej, okay, workshop był tutaj? Tutaj. Zrób płotek. Dobra. Się robi. Płotek. Robimy płotek. O-o. Zapomniałem, że tak się nie robi płotka. Jeszcze raz. Robimy... nie, tak się robiło płotek. Czy się tak nie robiło płotka? Chwila. Coś tu jest nie tak. Tak się robiło płotek? Nie, tak się robiło furtkę. Płotek się robiło tak, jak rozrobiłem płotek. Chwila. Dokładnie tak się robiło płotek. Czy nie? Nie rozumiem. Jeszcze raz. Fencegate, ale ja jestem debilem. Mieliśmy zrobić właśnie furtkę. Ja się zastanawiam, czemu mi nie wychodzi. Dobra. Woody mieszka tu. Siemanko, Woody, masz furtkę. I wracamy do workshopu. Okej. Okay. Ale jestem tutaj takim chłopcem na posyłki, naprawdę. Ała. Dobra, mikrofonie, proszę się uspokoić. Dobra, zróbmy skrzyneczkę. Dobra, potrzebujemy zrobić skrzynkę, do tego potrzebujemy dwa drewna. Nie ma najmniejszego problemu. Szybciutko. Mamy na skrzyneczkę materiał, mamy skrzyneczkę. Skrzyneczkę dajemy Super Sandowi. Super Sand był tutaj, więc proszę bardzo, Super Sand. Wracamy. Szybko nam to pójdzie, wiecie? Szybko nam to pójdzie, chyba że nie będę wiedział, jak się coś robi. Oho, i już nie wiem, jak się to robi. Painting. Jak się robiło painting? Nie mam pojęcia, jak się robiło painting, wiecie? Niech zgadnę. Jak ja bym był twórcą Minecrafta i miałbym zrobić obraz, to zrobiłbym ramkę z patyków i w środku dał wełnę. Okej. Okay. Dobra, dowiadujemy się kolejnych nowych rzeczy, czyli już wiem, jak się robi obraz w Minecrafcie. Dobra, Glassy and the... a gdzie jest Rocky? Tu mieszka Mr. Wool, tu Super Sand, tutaj Woody, a gdzie jest Rocky? Tutaj? Raki, to był Raki, aha, to był Raki, a nie Rocky. Pyk. Jeszcze dwie rzeczy pewnie będziemy musieli zrobić. Make a piston. Piston chyba wiem, jak się robi. Czy ja wiem, jak się robi piston? Chyba... wydaje mi się, że wiem. Ale jeszcze nie jest, nie jestem pewien. Zobaczymy, czy się wiem, jak się robi piston. Ciach. Niech nam się zrobi to. W międzyczasie drewno. Redstone robimy na taki redstone. I... dobra. Teraz... Y...
Coś takiego? Może coś takiego? A jak nie, to może coś odwrotnie? Znaczy to tu, to tu, to tu i to tu? Nie? To może wujek Google mi pomoże? Piston Minecraft? Aha, dobra. Ej, czyli tak wystarczy było zrobić. No dobra. Mamy piston i idziemy do Glassy. Glassy and the Glassy. Tutaj mamy Glassy. Siemanko, Glassy, masz pistona. Level up, level up, level up. I Mr. Stone wants a cake. Aha, no dobra. Musimy mu zrobić ciastko. Jak się robiło ciastko? Nie? Nie? Cake Minecraft? Jezu, ale wstyd. Aha. 3 mleka. Coś takiego. O. Okej. Okay. Place the cake on the emerald block. Zje mi całe ciasto. On mi zje całe ciasto. O nie. Oh no. Okej, okay, i level up. Co teraz? Według legend jest jakaś... jakiś skarb pod wodą. Musimy znaleźć ten skarb. Ale będziemy potrzebowali powietrza. Mam nadzieję, że jest tu jakaś możliwość zaczerpnięcia powietrza, bo zaraz zginę. Nie, proszę, proszę. Jest, dobra. Lecimy dalej. Czyli mamy takie kieszenie z powietrzem. To o tyle dobrze, bo bałem się, że nie damy rady. Tu mamy kolejną kieszeń. O. Pyk, dobra. Gdzie teraz? Dalej tam? Dalej tam płyniemy. Gdzieś tu musi być ten skarb. O, zatrzymaliśmy się. To nie jest dobry znak. To nie jest dobry znak, bo będziemy mieli znowu na styk. Dobra, nie jest na styk. Idealnie. Gdzie teraz? Chwila, czy my właśnie w ślepą uliczkę zabrnęliśmy? No super. W takim razie z powrotem... I gdzie teraz? O, tam? O, tutaj chyba. Nie. Tutaj, dobra. Do góry. O, do kieszeni z powietrzem. Pyk. I gdzie dalej? Kurczę, ale... W dół. No dobra. I serio będziemy tak szukać? Będziemy tak teraz szukać tego skarbu? No nie. Kolejna ślepa uliczka. Czyli tutaj nie. W takim razie... Pyk. Dobra. Gdzieś tutaj była jakaś... ukryta jaskinia, a tutaj... Aha, umieramy. Nie. Chyba to nie była tu, to nie było tutaj. Musimy zejść jeszcze tam nisko.
i gdzieś tutaj coś było. O, tutaj było coś. I myślę, że tu może być ten skarb. O, o, zginiemy? Nie. Jedno serduszko. Dobra, lecimy. Tylko tym razem nie możemy na styk, bo jak stracimy przynajmniej chociaż jedno serduszko, to giniemy. Dobra, tutaj. Jedziemy dalej, 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 dalej. Co, kolejna jaskinia? Gdzie jest kieszeń? Gdzie jest kieszeń? Gdzie jest kieszeń? Nie mam kieszeni. Dobra, giniemy w takim... Jest! Jest! Okej. I dalej tam. Coś tu widzę, coś tu widzę, coś tu widzę, coś tu widzę. Czy to jest skarb? Czy to jest skarb? Czy to jest skarb? Jest! Mamy skarb. I co dalej? Okej, okay, nasz kamień. Oho, król zombie. Masz najlepszy blok na świecie. Najlepszy możliwy. Król zombie porwał naszego pana kamienia. I co? Aha, i musimy zabijać zombiaki, dobra. Musimy zabijać zombie i pokonać króla. Musimy pokonać króla. Aha. Króla zombie. Tylko że jak ja mam się bronić? Nie, 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 nie. Słuchajcie, ja nie wiem, co ja mam robić. Gdzie ja tu się mogę schować? Czy mogę się gdzieś tu schować? Mam ich wszystkich zabić? Serio? Dobra, spróbujmy, nie no, spróbujmy. Patrzcie, o to mi chodziło. O to mi chodziło. Jednym razem, żeby wszystkich trafiać. Dobra, najpierw małych. Pozbądźmy się małych. Pozbądźmy się małych. Pozbądźmy się małych. Mały, o. I teraz tych będzie łatwiutko. Pyk, 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 pyk. Ciach, ciach, ciach. I padają. Ciach, 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 ciach. Dobra, pyk. No dalej, 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 dalej. Nie, ja nie chcę tutaj zginąć, nie chcę zginąć, nie chcę zginąć przy pierwszej fali. Dobra, czy mogę się... Aha, odrodziłem się. O, to fuck, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? O, 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 o. Co to jest? Co to jest? Co to jest w ogóle? Dobrze rozumiem, że jak zabiję jednego, to... Reszta, tak jakby ten, co był nad nim, nagle przyjmuje jego miejsce? Czemu jak bije ręką? Kto to wymyślił? Kto to w ogóle wymyślił? Dobra, ale damy radę, słuchajcie, damy radę. Ciach, 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 i ciach, i ciach, i ciach, dobra. The Zombie King, no umrzej już. Zombie King mówi, żebyśmy zginęli. O, 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 za dużo was. Te małe są najgorsze, te małe zombiaki są tak wredne, bo one tak szybko biegają. Co tam jest? Co to jest? Halo? Aha, król zombie, czyli możemy go zabić, tak? Ja myślałem, że to jest król zombie. A Zombie King jest pod postacią zombie... co on tak biega? Czyżby miał nas zaraz zaatakować? Dobra, zaraz trzeba będzie go zabić po prostu. I chyba będzie spawnował kolejne fale, dopóki go nie zabijemy, co? Jaki on jest szybki! Jaki on jest szybki! What? Nie! Nie! Fuck! O nie! O nie! O nie! Nie mogę się przed nim ubronić. Ile on ma życia? Ile ty masz życia? Jest! Jest! Zabiliśmy go! Dobra. You got back your stone block. The end. Thanks for playing Life of a Stone Block. Słuchajcie, ukończyliśmy grę. Nasz pan kamień został
został uwolniony, nasz pan kamień ewoluował do Netherracka i skończyliśmy tą mapkę. Kurczę, naprawdę było fajnie. Było troszeczkę ciekawostek takich do myślenia, ale większość to było po prostu chodzenie i szukanie. Więc to nie było aż tak fajne, ale ogólnie mapka bardzo mi się podobała. Napiszcie oczywiście w komentarzu, co wy sądzicie o tej mapce, bo myślę, że była naprawdę całkiem spoko. Jeśli oczywiście dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu, pochwalcie się waszą wytrwałością. No i oczywiście link do mapki też znajdziecie w opisie, jakbyście potrzebowali. Tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!